najbliższą sobotę w ramach czwartej kolejki Ligi Okręgowej nasza drużyna Specstal Łańcut zagra z drużyną Sava Sonina. Postanowiłem się wybrać do Soniny i porozmawiać o tym meczu. Moim gościem są kapitan drużyny Sava Sonina Radosław Cisek. Dzień dobry. Oraz napastnik drużyny Sava Sonina Grzegorz Słonina. Witam serdecznie. Kapitanie, 3 mecze, 9 punktów z trudnymi rywalami. Świetny start. Tego się spodziewaliście na początku tego sezonu? Znaczy ja uważam, że te 9 punktów jest wynikiem dobrej gry, tych dobrych treningów, które tutaj pracujemy. I tak zawsze tu powtarzamy w klubie, jak trener powtarza, jak poprzedni trener Grad, że punkty, wyniki są efektem dobrej gry. I tego się trzymamy, żeby dobrze grać piłkę i wtedy właśnie są dobre wyniki. Czy można śmiało już po 3 kolejkach powiedzieć, że jesteście głównym faworytem do awansu do czwartej ligi? Myślę, że nie wybiegamy aż tak daleko. Staramy się tu właśnie, że podtrzymywać tą dobrą grę i jak są dobre, wszystko nam się dobrze układa na boisku, na treningach dobrze pracujemy, no to wiadomo są wyniki tego, a czy chcemy awansować, nigdy o tym głośno nie mówiliśmy. Może jedni chcą, drudzy nie chcą. To też zależy nie tylko od tutaj wyników sportowych, tylko wiadomo, że z czym to się wiąże i my spokojnie gramy swoje o najwyższe lokatę w lidze, a czas pokaże, co będzie dalej. Grzesiek, ty też również zacząłeś imponująco. Można powiedzieć, że kontynuujesz tą świetną pasce w ubiegłym sezonie, 24 gole. Teraz w 3 meczach 5 bramek. Jak ty to robisz, że utrzymujesz tą tak wysoką formę? To nie jest tylko moja zasługa, to cała drużyna ciężko na to pracuje. No i w meczach wychodzą nasze treningi, schematy, które gramy i nie zostaje nic innego, jak dokładać nogę i strzelać i cieszyć się z kolejnych zwycięstw i bramek. Miałeś różne oferty przed sezonem. Z tego co wiem, byłeś m.in. na testach w Koronie Rzeszów. Jednak zdecydowałeś się zostać tutaj w drużynie w Soninie. Co o tym zadecydowało? Szczególnie to, że mam tu dużo znajomych, bo to jest bardzo ważne. No i chcę z tą drużyną walczyć jak najwyższe cele i to zadecydowało. Nie wyszło i to nie wyszło. Trudno. Nie. Życie, prawda? Tak jak powiedziałem, w najbliższą sobotę mecz z Specstal Łańcut, taki mecz derbowy. Jakiego meczu się spodziewacie? Czy jak to można powiedzieć, mecz derbowy w takim gronie? No, mecz derbowy. Na pewno będzie to mecz walki, tak? Bo my jako drużyna, która już parę sezonów gra w okręgówce i jakimś tam wydaje mi się, że poziom trzymamy. Co potwierdza na przykład zeszły sezon, w którym zajęliśmy 3 miejsce, co uważamy za bardzo dobry wynik. No a Łańcut też wiadomo, że aspiracje ma i to może wyższe niż my i chciałoby troszeczkę nam też mniej coś pokazać, ale na pewno będzie dużo walki, tak? My jako drużyna na pewno skupimy się na tym, żeby dobrze grać i po prostu wygrać ten mecz. A kogo najbardziej się obawiacie z drużyny Specstal Łańcut? Nie mamy jakichś takich zawodników, że danej osoby jakoś tam będziemy specjalnie uważać, po prostu trzeba się skupić na całym zespole, na pewno zostawić dużo zdrowia, tak samo my się postaramy dużo zdrowia zostawić i poprzeć to dobrą grą. Grzesiek, ty na koniec ostatnie takie pytanie. Świetnie strzelasz, to może i na koniec, jaki obstawiasz wynik tego meczu? No ja obstawiam naszą wygraną, a dokładnego wyniku nie jestem w stanie powiedzieć. W takim razie dziękuję chłopaki za rozmowę i powodzenia. Dziękuję bardzo. Dzięki.